Zara Leskien codziennie przechodzi obok miejsca, w którym została pobita. Zobacz, tam stało dwóch sprawców. Przed Sylwestrem z partnerem i przyjaciółmi była tu, w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg, cieszącej się dobrą opinią na spacerze z psami. Poprosiła grupę młodych mężczyzn, by przestali testować petardy, bo zwierzęta się boją. Rzucili nas na ziemię. Mieliśmy szczęście, że nie mieli przy sobie ani broni, ani noża, bo skończyłoby się jeszcze gorzej. Kiedy widzieli, że próbujemy wezwać policję, powiedzieli: dzwońcie, i tak nam nic nie zrobią. Para jest pewna, że wszyscy są nastolatkami i chodzą do pobliskiej szkoły. Niepełnoletni czują się bezkarnie. Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy. Obowiązuje tu zasada zero tolerancji, a to oznacza konsekwentne działanie policji i sprawniejsze procedury. Ale Sara i Hoang czekają od ponad 3 miesięcy, by napastników dosięgła ręka sprawiedliwości. Podejrzewają, że mają pochodzenie migracyjne i choć to dla nich nie ma wielkiego znaczenia, statystyki pokazują, że w 2023 roku ponad 14% więcej obcokrajowców było podejrzanych o przestępstwa niż rok wcześniej. Wybielanie lub ignorowanie odsetka zagranicznych podejrzanych jest tak samo niewłaściwe i szkodliwe, jak bicie na alarm i formułowanie generalnego podejrzenia wobec obcokrajowców. Miliony osób, które tu żyją, nie mają niemieckiego paszportu, wiele z nich tu pracuje i nie dokonuje przestępstw. Prawdą jest jednak i to, że ponadprzeciętnie wielu obcokrajowców popełnia przestępstwa. Dlatego Niemcy chcą, by łatwiej i przede wszystkim szybciej można było ich odsyłać do krajów pochodzenia. Z drugiej strony, jak dodają ci, którzy na problemie znają się najlepiej, nie jest on czarno-biały i warto przyjrzeć mu się w szerszej czasowej perspektywie. Nie jest prawdą to, że ludzie z innych krajów generalnie dopuszczają się większej liczby przestępstw. Chodzi raczej o to, jak radzić sobie z obciążeniami. Po latach 2015-16 udział obcokrajowców w statystykach kryminalnych spadł, co pokazuje, że jeśli integracja się udaje, to nie musi to prowadzić do wzrostu przestępczości. Są jednak granice możliwości i jeśli zostają przekroczone, to ma to konsekwencje. Opozycyjna Hadecja coraz głośniej domaga się górnej granicy dla przyjmowania migrantów. Rządzący SPD i Zieloni obawiają się, że dane z raportu o przestępczości są wodą na młyn dla skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec. Trzeba zwracać trochę uwagę na to, gdzie, z kim i kiedy się wychodzi. Ale na razie się nie boję. Jestem w Berlinie na wycieczce i czuję się w Niemczech generalnie bezpiecznie. Sara Leskien nie odczuwa już strachu, chce tylko skuteczniejszego działania policji. Kiedy udało mi się dodzwonić na policję, nie potrafiłam powiedzieć, na jakiej ulicy dokładnie jestem. Policjanci słyszeli, jak nas biją. Potem upadł mi telefon. 12 młodych mężczyzn zraniło 3 osoby. 2 trafiły do szpitala i musiały być operowane. I nic się nie dzieje. Jak to możliwe? Gdzie tu jest prawo? Gdzie są służby? Dla nas to przerażające. Największa i dla wielu najbardziej przerażająca zmiana to wzrost przestępstw z rąk dzieci do 14 roku życia. W porównaniu z 2019 rokiem, w ubiegłym, było ich aż o 43% więcej. Ofiarami najczęściej padają rówieśnicy, ale na przykład w ubiegłym tygodniu w Dortmundzie z rąk 13-latka zginął bezdomny Polak.